Proszę Państwa, kolejna. Kolejna uchwała, proszę Państwa, to jest uchwała zarządu w punkcie kolejnym 3.1.2. Jest tutaj korekta uchwały 31/217 z roku 2012 roku z dnia 4 lipca w sprawie rozdysponowania środków finansowych na zadania priorytetowe na rok 2013. Przypominam, że my cały czas w ramach, że powiem, na ruchów w ramach środków priorytetowych i ewentualnie związanych, że tak powiem, z potencjalną możliwością realizacji lub braku tej realizacji, cały czas poprawiamy tą jedną uchwałę. Dopisujemy lub zmieniamy zakres zadania lub uzupełniamy jakieś konkretne zadanie. I tak, paragrafie pierwszym tej uchwały, z uwagi na to, że dotychczasowa suma, którą przeznaczyliśmy, 62 tysiące, to jest suma, była sumą na, tylko na wykonanie. W tej chwili uzupełniamy, zwiększa się środki na zadanie pod nazwą projekt budowa toalety w parku Solwaj, ulica Żywiecka Boczna, kwota 12 tysięcy złotych. Łączna kwota na zadaniu to 74 tysiące złotych. Bez tego zapewnienia, czyli środków, które ZIKIT jeszcze w grudniu i w styczniu potwierdzał, że te 12 tysięcy ze strony ZIKIT-u będą na projekt. W tej chwili uzyskaliśmy stanowisko w ostatni poniedziałek, że jeżeli tych środków dzielnica nie da, ten projekt w ogóle nie będzie realizowany. Z uwagi na to, że jest to temat potrzebny, decydujemy się i dajemy, w tym momencie ma szansę to zadanie dopiero zacząć być procedowane, żeby w ogóle weszło. Pomimo tego, że daliśmy jak dotąd 50 tysięcy, już daliśmy w poprzednim roku, to zadanie praktycznie ZIKIT nie raczył jeszcze uruchomić, zaopiniować, nie raczył. Pomimo tego, że już rozmawiała się od grudnia na ten temat, ale nie chcę tego bardziej komentować. Paragraf drugi. Uchwala się następujące nowe zadanie priorytetowe. I tak na wniosek i po rozmowach, że tak powiem, zarządu z ZIS-em w obecności prezesa klubu, wnioskujemy o zadanie, opracowanie koncepcji rozwoju Centrum Aktywnego Wypoczynku ulica Żywiecka 13. Kwota 5 tysięcy złotych. Ma powstać koncepcja, która da wizję tego, co będzie obok tego budynku na zewnątrz i to będzie podstawą do ewentualnej rezerwacji środków własnych przez ZIS, czy ewentualnie przez gminę i wystąpienia o środki unijne celem realizacji, powiedzmy, tych rzeczywiście sensownych, takich potencjalnych, a już powiedzmy większych realizacji. Kolejny to jest specjalny ośrodek szkolny w punkcie drugim, wychowawczy, numer 6, dofinansowanie modernizacji tarasów. Ten temat już od właściwie 2 lat trafia. Mamy świadomość, że to być może będzie większa suma, natomiast uważamy, że ośrodek ma też możliwości pozyskania tych środków z innych źródeł. Nie mamy pewności co do realizacji, czy to będzie etapowe, czy nieetapowe i dlatego uważamy, że kwota 15 tysięcy jest kwotą w tym momencie wystarczającą. I kolejny, trzecie zadanie to organizacja konkursu graffiti w dzielnicy 9 pod nazwą graffiti w przestrzeni publicznej. Przeznaczamy tu, będzie to organizacja wspólnie z dzielnicą 8, z którą chcemy nawiązać, powiedzmy, taką bardziej ścisłą współpracę, a zwłaszcza, że tak w tych innych tematach, tych tematach nadgranicznych, czyli ulic, które są na pograniczu, natomiast to jest po prostu z innej, że tak powiem, dziedziny. Ta kwota, która jest przeznaczona na właściwie to na jakieś nagrody, ponieważ materiały i tak dalej będą organizatorzy, jeśli będą chcieli pozyskać od sponsorów i tak dalej, i tak dalej. I to są te punkty, o które uważamy i polecamy do zmiany uchwale priorytety 2013. Ja chciałbym przypomnieć, że tematem dni otwartych magistratu w tym roku jest właśnie temat taki, jaki tu prezentujemy, a mianowicie graffiti w przestrzeni publicznej dla wszystkich dzielnic. To by było tyle z mojej strony uzupełnienia. Dziękuję bardzo za przedstawienie projektu uchwały. Otwieram dyskusję nad tym projektem. Kto z Państwa chce zabrać głos? Czy lokalizacja odnośnie tej uchwały już jest wskazana? Lokalizacja jest wyraźnie napisana, panie kolego radny, pisze park
Solvay. Parku Solvay. Chcę powiedzieć, że od razu chcę wyjaśnić pewne ewentualnie niejasności. Klub Borek powiedział się, że nie jest zainteresowany w tej chwili jakąkolwiek, że tak powiem, w tej chwili w czasie realizacji. On jest zainteresowany w tej chwili opracowaniem koncepcji i uzyskaniem toalet w zabudowie tego, co ma nadzieję w latach, że tak powiem, najbliższych, że tak powiem, na terenie już. Także klub Borek, z nimi porozmowa zresztą i byliśmy z klubem Borek, po prostu nie jest w tej chwili zainteresowany tym tematem. Także lokalizacja jest ustalona gdzieś, powiedzmy, w pobliżu węzła umożliwiającego podłączenie tego na terenie parku Solvaya, w takim miejscu, które by, że tak powiem, dało też, znaczy oświetlone i tak dalej, no, zminimalizowało ewentualną dewastację. No. Także... Ja się chciałam zapytać, skąd te środki się znalazły? One były na rezerwie? Bo nic nie przesuwamy. Zdejmowaliśmy środki. Przypominam, zdejmowaliśmy środki na poprzednią uchwałę. A niezależnie od tego informujemy, że na rezerwie mamy w tej chwili 14,5 tysiąca. Dziękuję. Proszę bardzo. No i ja oczywiście odnośnie tej toalety, wszystkie plastikowe rzeczy w Lasku są niszczone. Są niszczone kosze. Ostatnio zniszczony został baner, stojak, nie wiem jak to nazwać. Tablica ogłoszeniowa, też jest plastikowa, została wyrwana przy ulicy Kościuszkowców. Także każda rzecz z plastiku, która będzie zrobiona w parku Solvay, zostanie zniszczona. Tak jak są niszczone szafy oświetleniowe, fundujemy sobie skarbonkę, do której będziemy dokładać drzwi. Dziękuję. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa jeszcze zabiera głos w dyskusji? Nie widzę. Zamykam dyskusję. Poddaję projekt uchwały pod głosowanie. Kto z Państwa jest za przyjęciem uchwały w proponowanym brzmieniu? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Dziękuję. Kto jest przeciw? Raz, dwa. Kto się wstrzymał? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Nie chcę, to nie tak. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Ja może...